Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Mamed Khalidow po epickiej walce, tak to nazwijmy, walce, która, jak wczoraj rozmawiałem z trenerem, mówił, że jak wszystko będzie jeden do jednego ze sparingu przeniesione, to będzie wielki sukces. Czy tak się rzeczywiście stało? Nie. Nie był taki plan w ogóle. Nie był taki plan. To ten do nas oszukał? Nie oszukał, no bo miałem dystansować i chodzić w lewo, w prawo i punktować go. Zrobiłem błąd, że od razu poleciłem za portówką. I skrócił dystans i wróciłem clinch i po prostu już tam. Na pewną sytuację trenerzy dają mi wolną wolę i mówią, że jeżeli czujesz rób, natomiast słyszałem, żebym zrywał, nie spinał się, ale czułem, że mogę zrobić te pierwsze, jakby w klinczu byliśmy, ja plecami byłem do klatki i poczułem, że spróbuję rzucić się, dlaczego nie, no, do odważnych świat należy. No. No i dzisiaj ta odwaga przyniosła sukces. Czy ta siła, bo tam był taki moment, że Pudzian próbował przyciskać się do siatki, to rzeczywiście ta siła była jego taka duża, jak to legenda głosi? Wiesz co, on jest bardzo silny, tylko że to jest doświadczony zawodnik. To nie jest tak, że on maksymalną siłę dociska, bo na Zenit Łódź, tu chłopacy duzi są, byli Stongbeni, Konrad czy Radzikowski, i inni chłopacy, to oni bardziej tak ściskali mocno, maksymalnie. A tu było widać, że on po prostu nie chciał używać całej siły, bo nie potrzebował tego. I gdzieś tam udało mi się zaskoczyć go. Mamy to, że wygrałeś tą walkę, dla wielu nie jest zaskoczeniem, ale ten suplex myślę, że wszystkich z nas zaskoczył. Jak to zrobiłeś? To jest mój ulubiony rzut. Wszyscy w klubie o tym wiedzą. Jeżeli ktoś chodzi w clinch, ja go zawsze próbuję robić, czy to jest 100 kilo, czy 150 kilo. To jest clinch, to jest rzut, który no przeważnie zawodnicy w MMA rzucają, wchodzą w nogi i najlepiej to się broni. Ale walka w clinchu jest inna. Troszeczkę wolę walkę w clinchu z tego rzucać. Oczywiście jak jestem w 100% formy i się dobrze czuję. Tutaj twój trener Paweł Derlacz przed wywiadem powiedział, że najwidoczniej Pudzian był bardzo spięty. Czy ty też to czułeś? Nie miałem czasu o tym myśleć, no, nie wiem, ja się skupiłem na swojej robocie, no, nie chcę jakby tutaj, już jak Mariusz sam powiedział, jak klatka się zamknie, to ja już nie myślę o Pudzianie, tylko jak jest wszystko dobrze, robię swoją robotę i tyle. A coś cię zaskoczyło w tym, jak on się dzisiaj zachowywał w walce? Nie pamiętam i znowuż nie analizuję tego, bo znowuż mówię, no, bardziej chodziło o moją robotę. Zmiana piosenki na wejście po 15 latach, duże zaskoczenie. Czy możesz zdradzić nam, jaka była przyczyna tego? Przyczyna jest prosta. No to, ta piosenka sama do siebie mówi. No, te słowa, które są tam, idealnie pasują do tych czasów. Myślę, że co jakiś czas przychodzą takie ciężkie czasy, dziwne czasy na świecie i ten. I to jest takie moje odczucie, że jednak uważam, że są źli ludzie, ale tych dobrych, fajnych ludzi jest więcej. Powinniśmy na tym się skupiać i iść w stronę tej dobrych emocji tych. W klatce przestraszyłeś kibiców, bo powiedziałeś o emeryturze, ale na szczęście dodałeś, że w wadze ciężkiej, więc podejrzewamy, że w wadze średniej następny pojedynek stoczysz? No, na razie chcę się pocieszyć tym zwycięstwem, bo to przygotowanie było bardzo fajne, nie za ciężkie. Nie obciążałem się za mocno, naprawdę sztab trenerski mój cały, Michał Garnys, Szymon Bońkowski, Paweł Derlacz, mój dietetyk, Krzysztof Nędzak, chłopacy z klubu Zenit, tam wszystko było tak fajnie, wszystko poukładane, te przygotowanie sobie najmilej, najlepiej wspominam, bo trenowałem, byłem mocno zmotywowany po ostatniej walce, dbałem o swoje zdrowie, żeby się na koniec nie przyziębić, żeby wszystko było, grało. Teraz wszyscy zadbali i to nie jest tylko moje zwycięstwo, tylko jest naprawdę, czuję jak ta cała układanka ładnie się poukładała przed tą walką i zasługa jest to, zaczynając od mojej żony, trenerów wszystkich, całego klubu, którzy pomagali mi w sparingach, mój klub Arachion, klub Zenit, Łódź, chłopacy. Miał wymienić to dużo ich jest, więc dziękuję im wszystkim, więc co ja mogę powiedzieć? Ja miałem tylko tą formę wnieść, ten cały
cały układ ten wnieść do klatki i dzisiaj udało się, dzięki Bogu. Ja chciałbym na sekundę wrócić nie do samej walki, ale do tego, co było kilka godzin wcześniej, czyli podczas prezentacji zawodników wyglądałeś na bardzo wzruszonego. Nie wiem, czy nie pojawiły się tam oczy, nie zaszkliły się lekko. Pytanie, z czego to wynikało? Czy kwestia powrotu po dłuższej przerwie, czy jakby miałeś świadomość, jakie znaczenie ma ten pojedynek dla historii polskiego MMA? Wiesz co, to wszystko w jedno się łączy, ale jak... Wiesz, to co się działo rok temu, nie pamiętam, ja mówiłem o tym w trailerze, mówiłem, że nie pamiętałem, jak wychodziłem z klatki. I kolejne te emocje, wsparcie dla mnie, po ciężkie chwile dla mnie, przez kibiców i to jest dla mnie ważne, bardzo ważne jest. Więc dzisiaj, jak mnie witali, ja mówię, że my mężczyźni z Kaukazu nie możemy pokazywać łez, ale dzisiaj nie wytrzymałem, no i gdzieś tam puściło mnie emocje, ale te emocje wywołały właśnie ci ludzie. Dzisiaj szczęśliwy wieczór dla ciebie, ale też dla twoich braci, tak to nazwę. Szamat wygrywa swój pojedynek, ale też Ibrahim, z którym trenowałeś bardzo ciężko przez ostatnie tygodnie. No, fenomenalna walka. Nie wiem, czy to jest ogłoszona walka wieczoru, ale jakbyś mógł skomentować jego formę, bo ja jestem pod wrażeniem jego przeciwnika, że wytrzymał te ciosy. No, przede wszystkim zacznę od tego, że naprawdę podziwiam Czużegajewa, mojego brata, za upór i naprawdę uwierzcie mi, on był cały pokontuzjowany. Jego bolał bark, łokieć, kolano, on wychodził cały poturbowany. On cały poturbowany wychodził, ale trenował cały czas, był w formie, robiliśmy razem i dzisiaj to zrobiliście, bo był ciągnięty na charakterze. Charakterze prawdziwego mistrza, jestem dumny z niego. Naprawdę to było bardzo fajne przygotowanie, wspólnie pracowaliśmy. Nawzajem się motywowaliśmy, razem sparowaliśmy również. Jego styl walki powodował też, że ja musiałem więcej pracować. On mnie zmuszał do tego, żebym więcej pracował, bo on ma taki styl. I też taki luz prowadził, jakby mi przypomniał to, co ja robiłem kiedyś, a mi przypomniał o tym, no, między innymi. Także jestem mega zadowolony z zwycięstwa Szamada, również zwycięstwa Ibrahima. A moje tutaj się. To wszystko z nasz. Dziękuję bardzo i gratulujemy rzeczywiście. Dziękuję bardzo, pozdrawiam was wszystko serdecznie. Idę jeść pizzę i z Mariuszem, ale bez piwa. Smacznego! Smacznego.